Dobra, siemanko, siemaneczko, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj filmik zaczynamy od królików mamy. No ale to zaraz. A no i jeszcze tak na wstępie chciałbym wam powiedzieć, żebyście stawiali łapeczki w górę, subskrybowali, lajkowali, komentowali, bo jak ktoś zasubskrybuje, zalajkuje i napisze, że go pozdrowił w następnym odcinku, zostanie pozdrowiony. Pozdrowię teraz na filmiku dwóch użytkowników. Pozdrawiam użytkownika Adam Delimata 427. Tak, mam ściągę, wiem. Przepraszam. I pozdrawiam użytkownika, użytkowniczkę Kocham Konie 937. Pozdrawiam obu was bardzo serdecznie i dziękuję za subskrypcję i miły filmik i miły komentarz pod filmikiem. Dobra, mamy tutaj dwie samiczki zajączkowate, samiczki belgijskie. No i co, mają się świetnie. Zaraz na tym filmiku damy im jeść, bo to teraz jest filmik z obrządków wieczornych u królików. Więc co? Lecimy do kolejnej klatki. Dobra, jesteśmy w drugiej klatce od strony prawej. No i co? Najpierw zrobimy taki przegląd klatek, przegląd hodowli, a później dopiero damy króliczkom jeść. Tutaj wszystko jest na swojej, tak jak było. Samczyk ten i samiczka ta dla nowych widzów. O, idziemy tutaj. Tak jakby tu jest samiczka, nie, samczyk i tutaj jest któryś z tych samczyk i samiczka. I najprawdopodobniej zostawimy sobie jedną samiczkę z baranka zwykłego takiego, bo tu jest samczyk. Nie, tak, samczyk to jest. No i tutaj też u nich się nic nie zmieniło. Idziemy dalej. Tutaj samiczka ma katar, no ale dostała lek, no i myślę, że pomoże. I u niej również się nic nie zmienia. To taki przegląd hodowli. Tu samiczka już szykuje gniazdo pod malutkie. 12 czerwca wykocik ma. Będę wam na bieżąco informował was o wykociku. No i ma się świetnie. No tak w ogóle dzisiaj nie miałem w ogóle planów nagrywać filmiku, no ale po ankiecie zdecydowałem, że jednak wam nagram. Kto zagłosował w ankiecie, wielka łapeczka mu w górę. Jesteś pozdro ziom, jesteś fajny ziomek lub fajna ziomka. Tutaj mamy pierwszą klatkę pustą, tak jak wam wcześniej pokazywałem. No i w drugiej klatce zaszły spore zmiany, bo jest tutaj samczyk biały, co był w tej klatce. A no i dlatego tutaj jest ten samczyk. No bo niestety była jedna strata w hodowli. Samczyk ten czarny, co był w tej klatce, niestety, ale padł. No i tak jakby nie wiem, czego to się stało, bo jednego dnia żył, drugiego dnia przyszłem z rana i no niestety samczyk leżał już tutaj sztywny. No ale co, no są straty w hodowli i zyski, więc ten samczyk zostaje u nas. Tu się nic nie zmieniło, u tego chłopa jest tylko taki ruszony trochę. No i tak to nic. Tu samiczka, proszę, szykuje gniazdko. Też 12 czerwca wykot. A, jeszcze jedna klatka. No i co, w tej klatce jest niewysprzątane. Wiem, mój błąd, sorry. Nie wysprzątałem, no ale mam zamiar dopiero sprzątać jutro lub pojutrze. No jutro to nie, bo Boże Ciało, ale w sobotę może albo w poniedziałek. No niestety. No i co, tutaj się nic nie zmieniło.
więc ją zamykamy i już do niej najprawdopodobniej nie wracamy. A no jeszcze trzeba dać jeść, więc wrócimy. Nie, nie, nie. Tak. A no i jeszcze przed dawaniem jedzenia chciałbym wam powiedzieć, że bardzo by mi się zrobiło miło i taki cel ogłośmy, że tak jakby do końca wakacji, tak myślę, że zrobię taki cel, że do końca wakacji myślę, że wbijemy 700 subskrypcji. Brakuje nam bardzo niedużo, no zaledwie tam te 200 subskrypcji, więc no co, robię taki cel i jak jesteś nowy na tym kanale, więc dorzuć jakąś cegiełkę od siebie w postaci subskrypcji. A no i na te 700 subskrypcji zrobimy Q&A dla nowych widzów. Więc bardzo dobrze. A teraz idziemy króliczkom dawać jeść. Chować łebki. A no i zaczęliśmy sobie od prawej strony, ale tutaj nie mogłem wam nagrać, bo musiałem otworzyć. A jedną ręką nie potrafię, bo będę miał wtedy dwie ręce zajęte w sobie. No i co, mieszanka moja wygląda tak. Nie kupiłem granulatu, zapomniałem. No i tak jakby dostają jęczmień, pół jęczmieniu i pół owsa. No ale króliki, jak widać, dzisiaj pierwszy dzień tak dostają. Jeszcze wczoraj miały granulat. Królikom, jak widać, smakuje. Lecimy do następnych. Dobra, tutaj wam spróbuję nagrać, bo sobie oparłem. Zostało mi mało tej mieszanki, ale jakoś pójdzie. Hopa, jest drugie. No kurde, jakie dziady. Wysypałem mieszankę przez nich, bo się wypłoszyły. No, jakby co, to sorry, że tak cicho mówię. Ale no niestety, jakoś tak mam czasami, że mówię bardzo cichutko. Tak was jakoś złapię i wezmę drugą rękę. Ten filmik, może moje w ogóle filmiki nie są do końca dokładne, ale pamiętajcie, że ja się cały czas uczę z tymi filmikami. A ten filmik to już w ogóle jakoś mi się nie udaje. Czasami nie wiem co powiedzieć, więc sorki. Opa, jesteśmy, idziemy dalej. A żeś się rozwaliła? Nie, nie. To takie są, o, wieczorne obrządki, porządki, obrządki. Jej, to tylko troszkę na smaka, bo ona jeszcze nie zjadła. Tej troszkę więcej, bo ona, jak wiadomo, ma w brzuszku maluszki. Piszcie w ogóle pomysły, jakie chcecie na odcinki, bo czasami nie wiem jakie. Miałem w tym filmiku nagrać wam stójkę tej samicy, no ale sobie odpuszczę, bo jak widać już słoneczko tam zachodzi. No i co? Nie wiem, kiedy indziej wam nagram. Tutaj trawkę podlewam trochę, żeby urosło takie place. A tak w ogóle jeszcze wam pokażę. Oderwę się od tematu. O. Parka gołębi kumru. To są gołębie rasowe. No i one... O, tutaj kwiatuszki. No i one sobie siedzą. O, w tej oto klateczce. Bo nie trzymam ich razem z pocztowymi, no bo jak wiadomo, jak ktoś trzyma na loty gołębie, to nie mogą być i rasowe, i pocztowe, i tak wiecie, wszystko razem. Co, maluchu? Jeść się chce. Panu się mieszanka kończy. Trzeba będzie dorobić. No, dzisiaj też taki bardziej luźniejszy filmik. Taki z dawaniem jedzenia. Myślę, że części się spodoba, a części pewnie nie. Tobie więcej damy. Wcinaj, maluchu. I rośnij. Maluchu, pasztyciaku, sorry.
Dzień dobry, droga łaskawa pani. O, tam ma gniazdko. Nie dojadłaś, więc nie dostaniesz więcej. Dobra, na dzisiaj, na wieczór jeszcze wystarczy, a jutro z rana dorobimy. Witam, dwie łaskawe panie. Dobra, znowu tak łapiemy was. Dobra. No i słuchajcie, tą klateczkę już zamykamy. Ja tak nagrywam wam filmik dzisiaj na noc, że też ja już tutaj nic nie będę robił. Nic nie będę robił. Picia im nie dolewam, jutro rano im doleję. Tutaj zamknięte, zawsze patrzę na koniec. Zamknięte. Zamknięte. O, króliczki, proszę bardzo, sobie jedzą. O. Proszę, to taka moja wieczorna rutyna. I teraz nie mam gdzie odkładać tego, więc odkładam pod gołębnik. A jeszcze spojrzymy do gołębnika. No i co, brud, syf, jak zawsze. No ale czasami sprzątam. Raz na te 3 tygodnie. Samczyk powie. Samczyk jedzie do nowego domu. I tam samczyk też jedzie do nowego domu. Czego? Ano, pozbywam się takich gołębi, które nie robią mi zbyt wiele konkursów, nie dają dobrych młodych. No i się po prostu ich pozbywam. A przyjadą do mnie nowe gołębie, młode, się zapomogę. Takie, co będą bardzo warte grzechu. Ano, i tutaj to w ogóle chyba nie muszę sprawdzać, czy jest zamknięte. No chyba nie. No więc co? To będzie tyle w tym odcinku. To, co miałem wam przekazać. Przekazałem, pozdrowiłem nowych użytkowników. No i co? Bądź widzu na bieżąco ze wszystkimi filmikami. Oglądaj, a jak potrzeba, to napisz, żebym cię pozdrowił. I no, jak będzie dużo komentarzy, żeby pozdrowić, no to wiadomo, wszystkich nie pozdrowię, ale zawsze będę wybierał 5 osób na film. Myślę, że dobrze będzie. Tych, co zasubskrybowali kanał i zostawili łapeczkę pod tym filmikiem, gdzie napisali komentarz. No. I nie zapomnijcie o tym, że mamy misję wbić 700 subskrypcji do końca wakacji. Jeszcze się wakacje nie zaczęły, więc macie dużo czasu. A wiecie, jak chcecie, to też możecie przed wakacjami. Polecajcie przyjaciołom, kolegom, cioci, babci, wujkowi, każdemu, kto hoduje króliki i chciałby zobaczyć moją hodowlę. No i co? Stawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I następny filmik już nie będzie taki bardzo rozczęsiony. Do następnego i cześć!